mam taką dożycę piękną, mądrą, cudną. No ale niestety muszę tutaj powiedzieć przeciwko tym, którzy uważają, że York to jest taki głupi wynalazek, coś między pluszaczkiem a zabawką dla tych takich pań, co noszą futra i szpilki i te kokardki mają, to wbrew temu uważam, że York i Yorki są jednymi z najbardziej inteligentnych psów. Są bardzo mądre. Naprawdę, ja tutaj nie będę opowiadać, podawać przykładów, bo mogłabym, ale ja mam w domu dużo różnych zwierząt i są ostrzejsze. Jest bardzo duży kot brytyjski, niebieski, ogromny. No, taki mały kocurek też jest, ale jest ta dożyca, który właśnie pies, no, 70 kilo waży, a rządzi tym wszystkim York. Rzecz, która pierwsza nasuwa mi się, jak myślę, Ewa Sałacka. Kiedyś przyjechałam ze Stanów w czasie wakacji odwiedzić rodzinę i szłam alejami ujazdowskimi. Naprzeciwko mnie szła pani z olbrzymim biustem, który machał się w lewo i w prawo. Z biustu pojechałam wzrokiem na twarz i zobaczyłam, że to jest Ewa Sałacka. A uściskałyśmy się i ja nagle zajrzałam jej pod bluzkę, żeby zobaczyć, co to jest. I w środku, to nie był Ewy biust, to była małpka. Małpka Bożenka, którą po prostu Ewa niosła na piersiach, jak dziecko. Także to właśnie ona kochała zwierzęta, zawsze otaczała się zwierzętami, w domu miała ich mnóstwo. Pamiętam małpę Bożenkę, która była złośliwa jak małpa, bo zawsze robiła mnie na złość, mnie nie lubiła Bożenka. Bożenka zresztą uznawała tylko Ewę, kochała ją strasznie. Jak tylko przyszła mi, były truskawki na stole, to wpadała łapami w truskawki i biegła po moich białych spodniach z miną zadowoloną. No była niesamowita, rzeczywiście Bożenka kochała Ewę, całowała ją, uwielbiała, przytulała się. Wraz z Agatą Młynarską produkowała magazyn Animalsi, w całości poświęcony pomocy zwierzętom. Te lata, kiedy jeździłyśmy razem do schronisk, kiedy sprzedawałyśmy psy na aukcjach, razem sprzedałyśmy chyba kilkaset psów, kiedy odwiedzałyśmy w różnych miejscach w Polsce schroniska, kiedy podchodzono do nas, traktowano nas jako taką parę prowadzących dziewczyn. Jej intensywne życie przerwał wypadek samochodowy. Nasza przyjaźń była naznaczona takimi etapami, ja wiem, takich prób, tych trudnych prób, kiedy się sprawdzają ludzie w relacjach ze sobą, w takich właśnie sytuacjach wypadkowych. Ewa mnie wspierała po moich wypadkach, ja wspierałam Ewę po jej wypadkach, po jej ciężkim tym wypadku samochodowym bardzo. Mimo ciężkich obrażeń aktorka wróciła do zdrowia. Niestety najbardziej tragiczny w skutkach był ostatni wypadek. Przypomnijmy, Ewa odpoczywała na działce swoich rodziców w Arciechowie pod Warszawą. Feralnego dnia została zaatakowana przez osę. Aktorka nie wiedziała, że jest uczulona na jad tego owada. Kilka minut po ataku osy Ewa zaczęła się dusić i sinieć na całym ciele. Z pierwszą pomocą ruszył jej mąż Witold. Na pomoc ruszyła także sąsiadka z działki, szefowa anestezjologów z warszawskiego szpitala na Woli. Niestety akcja reanimacyjna nie dawała rezultatu. Po blisko 40 minutach przyjechała karetka pogotowia. Także ich pomoc okazała się niewystarczająca. Aktorka zmarła w strasznych męczarniach 23 lipca około godziny 17.30. Bardzo wszyscy żałują ją, bo była fajną babką. Rzadko przyjeżdża do rodziców, ale bardzo miła babeczka. No. Ewa Sałacka miała tylko 49 lat. W jej życiu zaczęły się pojawiać kolejne filmowe propozycje. Miała wiele planów. Podczas wystawy zdjęć zapytaliśmy ją o zbliżające się wakacje. Wydaje mi się, że to będzie początek sierpnia. Początek sierpnia, polskie morze. Liczę na pogodę. Dębki. Ja to dzielnie, konsekwentnie od paru lat do dębek. Od wielu lat. Natomiast nie wiem, czy to na pewno, czy nie będę pracowała, to wtedy byłoby bez wakacji. Niestety nie dane było jej spędzić tych wakacji nad morzem. 1 sierpnia 2006 roku pożegnaliśmy jedną z najpiękniejszych i najbardziej utalentowanych polskich aktorek. Za moim pogrzebem niechaj pójdą z połem ostatnia miłość moja z mym stróżem aniołem. I wy, przyjaciele moi, coście ze łzą w oku śledzili życie moje, kiedym krok po kroku do upragnionego dobijała celu. Na moim pogrzebie niech obcy nie płaczą, obce łzy, obce serca w drodze tylko wadzą.
na moim pogrzebie. Niech tylko ci będą, którzy sercem mi bliscy, nie że tak wypada. Pamięci wątki niechaj rozprzędą, co jak nitka blada dopłyną cicho do tronu Bożego. Nigdym w sobie nie miała złota ukochania. Złoto było na to, aby do zmagania pomagać ludziom, by mieli na życie potrzeby. Pracowałam na chleb swój, by rozdawać chleb.